Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt i witam was w kolejnym odcinku Uncharted'a. Powracamy dokładnie w tym momencie, w którym skończyliśmy i mam przeczucie, że zaraz zaczną do mnie napierdalać. Oczywiście, tylko z której strony chcę wiedzieć. Kurwa, zmarnowałem pocisk Gigla. Dobra, tego już nie zmarnowałem, taki plus tej sytuacji. Oczywiście, że napierdalają z każdej możliwej strony, no niczego innego bym się tutaj nie spodziewał, ale przynajmniej ginął na strzała. O, proszę bardzo. Z odpowiedniej broni oczywiście. Zaraz pewnie od tylca mnie zaczną zachodzić, jak to zwykle bywa tutaj z tymi paściarzami. Dobra, ten nie żyje. Teraz idzie tam któryś frajer. Dostał jajca i to tak mocno. Trzy pociski zostały. No i M4 oczywiście. Gdzie teraz jest? Tam jest jakiś jebaka. Żegnaj! Tak jest! Dobra, zabiłem gościa z diglem, to już nie jest tak źle. A niech sobie potem ammo pozbieram tam do digla, mam troszeczkę też ammo właśnie z tego jednego, co tam padł. Ten dostał w plecy, ale się chyba nie do końca tym przejął. O, proszę, o właśnie. Gdzie teraz? Bo oni generalnie mają tutaj dużo ścieżek, z których mogą przyjść. Tylko czy jeszcze będą przychodzić, czy może już przestaną? Tutaj mam co w ogóle robić, jakieś ammo porozrzucane w całkiem losowych, randomowych miejscach, całkiem przypadkiem? Chyba nie! Dobra, mam wrażenie, że ich zamordowałem, Elaina się dalej chowa. Nie wiem, czy nie powinienem tego odczytywać jako znak, że jeszcze ktoś się pojawi, ale... O właśnie, o. No co za... No, gro, czemu mi robisz takie dun dun? Jak nikogo tutaj nie ma, przynajmniej w teorii jak na razie. Czy ja tam kogoś słyszę? To jest bardzo dobre pytanie. Czy może słyszę samego siebie i dostaję już po prostu popierdolca? To jest ammo trochę. Ktoś tam łaził? Jestem prawie pewien, że ktoś tutaj generalnie jest. Co to był za odgłos? A tam jakiś się chowa frajer. Chodź tu. Kurwa. Pokaż głowę. Nie dajcie im przejść! Dam ci sera na pierogi, kutasie jeden. Dobra, okej, porobione. Tutaj gdzieś ten deagle, gościu z deaglem kropnął, ale widzę, że niestety nie został. A nie, zostawił. Proszę bardzo. Aż trzy pociski do turbo OP broni, tak więc ja mogę z tym handlować. No ale chodźmy dalej. Przeładujmy sobie M4. Więcej amunicji już tutaj chyba nie wyczaję. Tutaj mamy spasa, ale mamy porada. Aha, skoczyć na górę. Dobra, okej, no. Ty, jak ten gościu zginął? A chyba go zabiłem z drugiej strony, on przeleciał przez ścianę jakoś. Dobra, wskoczyć gdzieś tam na górę, co? To muszę chyba te schody wykorzystać. Tak, gro. Ja już załapałem, że mam tutaj wskoczyć. YOLO! Pięknie. No dawaj, Drake, dawaj. Mamy w końcu trochę skakania, nie tylko samo strzelanie. Hopa dopa! Tutaj do góry, czy może w tamtą stronę? O, Jezus Maria! Ledwo się uchwyciłem. Damy radę jakoś Elenie otworzyć przejście, coś w tym stylu? Mam nadzieję, że nie będę musiał niedługo kłódki przestrzelić, chociaż nie, no w sumie to nie muszę marnować pocisku z digla na kłódkę, wystarczy, że strzelę jednym pociskiem z M4. Ciekawe jestem, czy nie lepiej będzie podnieść to właśnie, coś czuję, że mogę mieć mały niedosyt amunicji do digla. Jak ja w ogóle profesjonalnie go deagle nazywam. Tak jak profesjonaliści, gdzie ja doszedłem? Ma tutaj co robić, czy nie? Nie jestem pewien, chodźmy może w tą stronę. Porada? Poproszę? Elena tu idzie, czy nie idzie? Ona się tu wespnie w ogóle? Czekaj, to bo stąd przyszedłem, nic tak. Może mam iść w tą stronę jakoś. Specyficznie, tutaj gdzieś przeskakać, no tam nie przeskoczę. Jezus Maria, no i... Ja rozumiem, że ja miałem tutaj wejść, tak, to pewne, że miałem tutaj wejść, Elaina chyba tam stoi na dole, albo szuka innej drogi, jak to ona ma w zwyczaju. Tutaj obstawiam, że jest jakieś miejsce, gdzie ja mogę wskoczyć, ale tego po prostu nie zauważyłem, albo może nawet... tutaj? Nie. Myślałem, żeby przez okno wyjść na drugą stronę i tam jakoś działać. Światełko sobie wyłączę, o cyk, i proszę bardzo, od razu lepiej się gra. No tutaj chyba nie...
Jezus Mare, no i się będę męczył z tym gównem tyle czasu. Może mam tu zejść po prostu. Nie wiem, co to za miejsce dokładnie. Może mam zrobić tak. Może to mnie do czegoś doprowadzi. Chyba nie. Tam jest jakaś liana. Tam ewidentnie mam w toku moich podróży chyba dojść. Spróbuję sobie przeskoczyć tutaj. Spróbuję zejść tak. Nie. To mnie nigdzie nie doprowadzi. A może dam radę po tej krawędzi przejść sobie na drugą stronę? Spróbuję. Nie wiem, no może zginę, może nie, nie wiem. Tutaj... Może tą bramę jakoś dam radę otworzyć z drugiej strony? A trochę jestem w dupie, mam wrażenie. Czekajcie, zrobimy tak. Właśnie tu Drake, tu jest jakaś kłódka, nie, no... No ja jebiks, no zaciąłem się normalnie. Nie wiem, czy ja mam tu zeskakiwać, bo jeżeli mam zeskakiwać, to jestem derpem straszliwym. Ale nie widzę tutaj takiej możliwości, żeby dalej gdzieś tutaj łazić. Tyle tych ścieżek, a ja się zgubiłem, Jezus Maria. Stąd oni do mnie strzelali. Może tam mam jakoś przejść jakimś magicznym sposobem? O, już mnie normalnie głowa boli od tego myślenia. To zły znak. O! O, dobra, nie, dobra. Już myślałem, że padnę, ale na szczęście tak się nie stało. Elaine, pomocy! Może jakaś porada, gro? Bo poradziłaś mi, żeby tutaj wskakać do góry, ale w sumie ostatecznie niewiele mi to dało. No i gdzie ja mam kurwa iść? Ale mi gorąco się nagle zrobiło. Dosłownie, od tego myślenia mnie boli głowa, zaczęła mi głowa napierdalać. Ała! Lewa skroń, konkretniej mówiąc. A, no mam... Jestem prawie pewien, że mam iść tutaj, ale czy mam tu zejść? Dobra, no to... YOLO, zejdę tutaj. Chyba o to chodziło, nie? Tutaj mogę coś rozjebać chyba. Otworzyłem przejście, czy tędy? Aha, dobra. Czyli od samego początku miałem zrobić właśnie kurwa dokładnie to. Jezus Maria. Tu łażej, łażej, kminie i kminie. A tutaj chodziło o to. No i tu jest brama do otwarcia tym sznurem, łańcuchem. Jezus Maria. Moja inteligencja sięga normalnie dna. Ja to otworzę, a ty trzymaj bramę. Gdzie ona jest w ogóle? Jest tutaj? Przyszła? Gdzie ona kurwa się zablokowała? Nie no, serio, generalnie to ona mówi, że ona to otworzy, ale jej tu nie ma. Elaine? No come on, gdzie ona jest? O jest, przylazła teraz, łaskawa panna. Jesus, już myślałem, że się coś zbagowało doszczętnie i jej tu nie spotkam. No szybciej, kobieto, chcą nas zajebać, jakieś wojska militarne, a ty sobie łazisz. Pięknie. Przeładujmy. No przeszedłem już przecież. Łagodnie. Jak pięknie na mnie prawie spadło i mnie zmiażdżyło. Jaka ona jest słodka. Dobra, widzę kolejne miejsce, gdzie będziemy się sporo napierdalać, coś tak czuję. O właśnie. O kurwa, nie schowam się za tym? No nie schowam się za tym, ewidentnie. Tutaj był tylko kurwa skarb, nic ponadto. Oła! Jak ono... No myślałem, że dam radę się tam schować, że będę, wiecie, taki hehe kurwa sprytny, że się tam schowam, ale najwyraźniej się doszczętnie kurwa myliłem. Snajperka! Tak, zapomniałem kompletnie, że w tej grze jest w sumie przecież snajperka. Gdzie jest gość z laserem? Tam jest gdzieś u góry gość z laserem. O, proszę bardzo, kutas jeden. Tam jest kolejny gość z laserem. Zdecydowanie najlepszy użytek na snajperkę to jest właśnie ziomek z laserem. Resztę to ja mogę, kurwa, z tego dupnego pistoletu rozstrzelać. Gdybym tylko w głowę jeszcze trafiał, to by było oczywiście lepiej, ale nie trafiam. Bo po co? Jesteś otoczony! Kurwa, jeszcze nie wiecie, że to tak naprawdę ja w pojedynkę was wszystkich otoczyłem, a nie wy mnie, paściarze, kurwa. Żołnierzyki od siedmiu boleści. Halo? Jakie uniki robią przede mną? Jebańce! Tam jeden siedzi. O cholera. Dodger. No chodź, chodź, chodź. O, tam się schowałeś teraz. No dawaj, no. Ojej! Ojej, głowa. Ojej, ojej. Jak mi ciebie żal. Nie, wcale. Dobra, ktoś jeszcze chce się zabawić? Mam snajperkę, ostrzegam. Jestem gotów jej użyć.
Ktoś tu jeszcze strzelał, tylko nie mam zielonego pojęcia, gdzie gość jest. Gość albo grupa gości, trudno mi powiedzieć. No halo, o tam, stamtąd ktoś idzie. Dobra, kolega z granatnikiem nie żyje. Ten też zajebany. Skądś jeszcze szli? O właśnie, no ktoś napierdala z granatnika generalnie. Podniosę sobie z powrotem M4. O, wow, wow, wow. Tam jest. No chodź, chodź, chodź. Schowam się tu. Tak, stamtąd na pewno z granatnika napierdala. Mogę nie marnować na tamtych trzech całej mojej amunicji z tej perce, ale... Dam radę. Elena w tych swoich klapeczkach tutaj tyk, 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 tyk do mnie. Nie przejmuję się chyba zbytnio sytuacją. Dobra, chyba wszyscy zginęli, a gra mi daje poradę. Biblioteka. Głównymi drzwiami to nie wejdziemy. Poszukajmy innej drogi i rozejrzyjmy się. Nathan, nie. Najpierw zbieramy amunicję, nie pamiętasz? Tutaj granaciki jakieś, ale granatów mam full. Generalnie amunicji mam całkiem sporo. Ale tutaj na pewno jakaś M4 się znajdzie. Albo gościu tutaj, który biegł, to miał shotguna, to bym był smutniejszy. O, same shotguny, come on, serio, goście się rzucili na taką walkę daleką z shotgunami na mnie. Co ja mam teraz z nich zbierać? Nic nie mogę z nich zbierać. Ten też granatnik. Ale granatnik to nie jest dobry wybór na taki, wiecie, na dłuższą metę, powiedzmy. Okej. A więc tutaj biblioteka, co, wejdziemy tutaj jakoś? A, gra mi pokazała ten budynek jako mój obecny cel. Znowu będę kminił godzinę, może te drzwi dam radę po prostu otworzyć trójkątem. Jest to jakaś kłódka? Nie, sam zamek, to pewnie jakoś musimy wejść do tej biblioteki. No, true story. Szósty film jaki dzisiaj nagrywam, to już mnie chyba ma prawo boleć głowa. Nie wiem, nie jestem tak odporny. No i mamy cutscenkę. Parze na Filipinach. Mówię wam, od jej uśmiechu aż nogi miękły. Ale przysięgam wam, chciała mordować i całować, jak ją podrywałeś. Urocze maleństwo. Nie miała więcej niż 1,50 m. Nazywali ją Wirówka, bo... Zamknij się, staruchu. Opowiadałeś to kilkanaście razy. A tak, racja. Jasne, że tak. Pamięć już szwankuje. Czemu to zajmuje tyle czasu? Jakbyś nie zauważył, większość tych książek przegniła. I są po hiszpańsku. Pośpiesz się. Szef na ciebie czeka. Hej! Na górze! O cholera. A my tylko z pistolecikami, tamci z karabinami. Gin, paszczęku jeden. Dobra, gdzie by się tu schować? O Boże. Jebaki, kurwa. Granatniki, to i owo. Dobra, ten padł. Ci goście z pistoletami mają mnie dosłownie, kurwa, na strzała. Dlatego muszę uważać, walcząc z nimi. Dobra, dostał heada, dostał heada. Gdzieś kolega z granatnikiem jest. Tutaj jest ten frajer. Proszę bardzo. Trochę na ślepo to było, ale... Nieważne jest... Nieważne są środki, liczy się efekt. Tutaj frajer jeden też był. Granatem rzucają, że krzyczą, padnij. Tak, ale nie wrzucił. Lol. Gdzieś tam... Ty swojego rozwalił! Dzięki, ziomek! W sumie to bardzo mi się to przydało, bo... Idzie! Ała! Panie! Skąd oni idą? Tam są? Jesus! Stąd cię załatwię, frajerze. Dobra. Dostał w głowę w toku mojego strzelania. Ten nie! Dobra, już nie żyje. Ktoś jeszcze? Czekam, aż się generalnie pokażą, bo... Ha! Oni tak się czają tutaj po bokach, frajerzy jedni. Siema. Lololol. Suma pokonanych wrogów 403. Boże, 403 ludzi już zabiłem. Ja jebie. No. Nieźle wyglądasz jak na trupa. Jednak wziąłeś ją ze sobą. Ją? Hej, gdyby nie ona, to teraz byśmy cię nie ratowali, tak? No, ile to ratunek. Co to ma niby znaczyć? Musisz przyznać, Sally, że to trochę podejrzane. No. Sprzedajesz im informacje. I nagle okazuje się, że żyjesz? Zaczekajcie na chwileczkę. Roman miał na mnie kontrakt. Musiałem zyskać trochę czasu. Tak, to był głupi błąd. No, nie myślałem, że nas śledzą. Sally, jechalibyśmy teraz do domu ze skarbem, gdybyś choć jeden, jedyny raz trzymał gębę na kłódkę. A ty mogłeś sprawdzić puls, zanim zwiałeś i uznałeś mnie za zmarłego. Dobra. Co było, minęło. Okej, okay, to może wyjaśnisz, jakim cudem wciąż żyjesz, he? Kamizelka? Nigdy w to nie uwierzycie.
cicho. Aha. Nie, no nie. Stary Francis za ciebie oberwał? Tak. No myślałem, że tak jest tylko w filmach. Tak, ale powiem wam, że i tak bolało jak cholera. Nieważne. Jak zorientowałem się, że żyje, przekonałem Romana, że bez mnie nie znajdą skarbu. Więc od tego czasu ich zwodziłem, czekając na ciebie. A gdzie są teraz? Gonią fałszywy trop, który sprzedałem, żeby się ich pozbyć po drugiej stronie klasztoru. Spójrz. Drake miał tu wszystko opisane. To jest symbol, którym Hiszpanie dawno temu oznaczali skarbce. A skarb ukryto właśnie tutaj, w klasztorze. Znajdziemy symbol, to znajdziemy skarbiec. Wszystko, czego nam trzeba, jest tutaj. Wskazówki do odnalezienia skarbu. Uda się, młody. No dobra, testosteron chyba nie uderzy wam do głów i nie zostawicie dziewczyny, co? Nawet o tym nie myśl, Sally. Ma mocny prawy sierpowy. Zapamiętam to. Okej. Okay. To pomieszczenie skrywa jakiś sekret. Czuję to. Pomieszczenie skrywa sekret, co? Porada. Coś z tymi posągami. Okej, okay, dobra. Coś nam mówi tutaj dziennik zapewne. Okej. Okay. Mamy, widzę, północ, południe, east, west. North, south, east, west. Dobra. I są posągi, które mają różne imiona, widzę. A, i trzeba je poobracać w odpowiedni kierunku. Beach, please. Zaraz się to ogarnie, chyba nie tak się wchodzi po drabinie. O, ty. Zanim to odpierdolę i otworzę przejście do tajemnego skarbca Inków starożytnych, zbiorę sobie amunicję. Nie wiem, ile ja mam tej amunicji w ogóle. Tutaj 60, tutaj 61. Dałem czwórki, jakbym jeszcze coś zgarnął, tak żeby mieć 90, bo to jest chyba maksymalna ilość zapasu, jaką mi tutaj gra a zezwala przetrzymywać, to bym był szczęśliwym człowiekiem, ale tutaj jest, kurwa, shotgun. I nigdzie indziej amunicji nie widzę. Dobra, pierdol się growiesz, nic mi nie dajesz. W ogóle mnie nie kochasz. Wbijamy po drabinie i ustawiamy. YOLO! Dobra. Okej. Okay. Kolejny telefon. Przerwa, pauza. Czasami sobie myślę, o, nikt do mnie nie dzwoni. Potem dzwoni do mnie, kurwa, telefon 100 razy jednego dnia i myślę, ja pierdolę, czemu tyle ludzi do mnie dzwoni. Dobra, mamy lwa ze skrzydłami, co? Lew ze skrzydłami to ewidentnie Mark. I Mark ma być na zachód ustawiony, co? I gdzie tu jest, kurwa, zachód? Tutaj będzie jakiś znaczek? Dobra, tu jest znaczek. A North, South, East, czemu tam jest, kurwa, O zamiast W? Nie wiem. Zapomniałem, gdzie ma być ustawiony. Mark, czyli ten lew, ma być na west, czyli na to O w takim razie ustawione. Odwrócone zapewne, bo widzę, że one się patrzą w różne strony. Dobra, ten ma być chyba tak. Przeskoczmy sobie dalej. Mamy orła, ze skrzydłami też oczywiście. To jest John. John ma być na wschód ustawiony. Wschód jest dokładnie przeciwnie, niż on teraz siedzi. Okej. No kurde mol, nie! Ja pierdolę, co za pomysł! Matthew ma być na północ ustawiony. To mi się tak ładnie kamera akurat oddala, że widzę, gdzie jest północ. Okej. I na końcu mamy krowę ze skrzydłami, która jest najbardziej kuriozalnym tutaj chyba bohaterem. Krówka to jest Luke i Luke ma być na południe ustawiony. O ile w ogóle dobrze tutaj na to patrzę, nie? I one mają się patrzeć w danym kierunku. Nie, nie w tą stronę. O! Dobrze? Bingo! Dobrze to ustawiłem? Patrzy się na... Aha! Na południe miał być ustawiony? Dobra, nieważne, jebać to. Nieważne, czy dobrze to ustawiłem, czy źle. Ostatecznie zaczęło działać, coś się otworzyło. Więc progresujmy. Cieszmy się z efektów, a nie zastanawiamy się nad tym, jak to się, kurwa, stało. Jakieś tajemnicze miejsca. Kolejna biblioteka. Co to jest, zajebista zabawa? Co teraz? Spal wszystko tą pochodnią. Coś tutaj jest na ścianie generalnie. Aha, takich będzie pewnie więcej, obstawiam. Dziennik mogłem otworzyć. Tylko, stojąc tylko w tym miejscu, o. Odwrócona pochodnia wiedzie do krainy umarłych.
Aha, odwrócona pochodnia. Co? Tutaj coś mi błyszczało generalnie. Chętnie bym to obczaił. O, proszę, złoty puchar z przykrywką. Zajebiście. Od dołu trochę ujebane, ale generalnie da się żyć. Odwrócona pochodnia, co? No, ona jeszcze odwrócona nie jest. Chyba, że właśnie jest ich więcej, tak jak myślę. Odwróć ją. Ta. Tutaj się coś teraz otworzy. Tak! Obiecujące. Daj latarkę. Masz. Dobra. Wy poczekajcie, a ja pójdę się rozejrzeć. Ej, chwila, moment. Nie ma mowy, nie pójdziesz sam. Ona ma rację. Ludzie Romana są wszędzie. A jedna osoba robi mniej hałasu niż trzy. No nic mi nie będzie. Będziecie bezpieczni. Nie mają pojęcia o tym pokoju. Okej. Okay. Weź lepiej to. Ustaw kanał 13. Nie używają go. I bądź w kontakcie. No jasne, będę. Tylko zamknij to za mną. Tak. Nate? Uważaj. No, przecież. Kocham cię. Zawsze uważam. Jebany kamień. No dobra, no. Wygląda interesująco, bo schodzimy do jakichś jebanych podziemi. Kraina umarłych. Podziemie. Nazwa mówi chyba sama za siebie, jeżeli chodzi o to, w jakim jesteśmy miejscu. Moje skakanie, nie wiem, czy tutaj za wiele mi da. A nie, nie dało mi absolutnie nic, chyba że przejdę tutaj. Tu jest skarb! Złote inkaskie naczynie. Trochę podrapane u dołu, no ale dobre, no da się żyć. W środku też trochę ujebane albo po prostu zdarte. Ha, tak więc cóż, no tak, porobione. Nie wiem, gdzie możemy iść, a tutaj jest jakieś przejście. Za momencik, ludzie, skończymy ten odcinek, ponieważ ja już naprawdę muszę sobie zrobić małą przerwę, bo to jest szósty odcinek, który nagrywam pod rząd. Dosłownie klik, klik i lecę kolejny. Nie jest to szósty odcinek samego Uncharteda, ale ogólnie szósty odcinek dzisiaj. No właśnie. Szósty odcinek, który nagrywam, tak więc po prostu głowa mnie napierdala i muszę sobie zrobić małą przerwę, bo umrę. Rozkoczę tu? Nope! Znowu go zajebałem, no ja mam do tego talent. Wydaje mi się, aha, dobra, muszę się spuścić tutaj i tak przejść. Myślałem, że przyklei się do krawędzi, wiecie, i będzie tak sobie zasuwał właśnie wzdłuż tej krawędzi, ale niestety najwyraźniej się myliłem. Wszystko się tu rozwala oczywiście, teraz tak trochę na ślepo skoczyłem, co było głupie. Do przodu! Przepraszam. A do góry, no... No nie, nie do góry, panie! O to mi chodzi. Dobra, mamy jakieś schodki. O kurwa, i ktoś tu oczywiście jest. No standardowo! Jebane chuje, macie grenade. Wybuch! Gówno zrobiłem. A, nie mają pojęcia o tym pokoju, nie mają kurwa pojęcia o tamtym pokoju. Nagle okazuje się, że oni kurwa wiedzą dokładnie o wszystkim, co się tutaj dzieje. No, gdzie pobiegniesz? Masz tutaj Nade'a w prezencie. Kurwa, nie trafię go. Giń! Dobra, wow, ten jak szybko padł, ten też szybko padł. Ktoś jeszcze chce się pobawić z moim pistoletem do headshotów? Nie, chyba nie, bo muzyka się skończyła. Zła, niedobra muzyka się skończyła. Patrzcie, jak pięknie amunicy mi dostarczają. To nie są przeciwnicy. To są chodzące worki z amunicją, które robią problemy przy próbie zebrania ich. O. Nie będę tego digla brał. No i co? No i przed nami otwierają się jakieś kolejne drzwi. Czy to się nagrywało? Chyba się nagrywało, chociaż coś mi się kliknęło obok. Mam nadzieję, ludzie, że się wam podobał odcinek. Jeżeli tak, nie zapomnijcie go ocenić. Ja sobie idę zrobić przerwę, żeby potem nagrywać kolejne odcinki. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i pa, pa.